Mamy radosny czas kolędowania i wystawiania jasełek. I kto by pomyślał, że tradycja jasełkowa sięga XV wieku, kiedy to do Polski jasełka przywiózł zakon franciszkanów. W jasełkach bok świętej rodziny, pasterzy i trzech królów współcześnie pojawiają się postaci, jakie tylko sobie autor jasełek zażyczy. Z jakimi już to jasełkami przywędrował do wspólnot Betlejem chór Minstrel z MDK? Sprawdzaliśmy w piątek 13 stycznia. Jasełka tegoroczne, jak każda jasełka, są absolutnie typowe, w związku z tym nie ma postaci oryginalnych. Jest tak jak trzeba. Jezus z Maryją, pastuszkowie, trzej królowie. Z oryginalnych pojawia się pies Burek, który szczeka. Kilka skrzyń jasełkowych deklamacji i wierszy przywiózł do Krakowa w XVII wieku zakon jezuitów. Zbiór ten uchodzi za jeden z największych w Polsce. A gdzie młodzi muzycy z chóru Minstrel poszukiwali jasełkowych pastorałek? Utwory, które śpiewamy dzisiaj, to są zarówno kolędy i pastorałki także. Czym się kolęda od pastorałki różni? Ten temat nie najłatwiejszy, jak gdyby często ludzie mówią tego, myląc jedne z drugimi. Kolędy mają swoje źródło w Biblii, w Piśmie Świętym, w Ewangelii. Tam są zawarte treści tych utworów i jak gdyby one ściśle trzymają się w zasadzie tej tematyki. Pastorałki to jest muzyka, która powstawała przy okazji różnych takich muzykalnych tradycji Bożego Narodzenia. Jedno z nich na przykład było wystawianie teatrzyku jasełkowego, prawda? I taki teatrzyk to wiadomo, młodzi ludzie, jak gdyby, prawda, dekoracje, stroje, różnego rodzaju postaci, i król Herod, nawet śmierć tam się znajdzie. Pytanie, co oni mają śpiewać? No muszą śpiewać jakieś piosenki. Przed laty, jak gdyby kościół nie zgadzał się na to, żeby w salce szkolnej, gdzie wystawiano te spektakle jasełkowe, żeby tam przenosić jak gdyby kolędy, które były częścią liturgii, czyli świętego nabożeństwa, tak, gdzie ludzie modlili się. Więc dlatego wymyślano coraz to nowe piosenki. Przez te setki lat, w zasadzie przez te kilka stuleci z tych wszystkich teatrzyków, powiedzmy, narodziło się tyle utworów, które z czasem zaczęto pastorałkami nazywać. W XVI-wiecznych jasełkach pojawiali się pasterze o dziwacznych imionach Tityrus, Tirsis, Daphnis i Damon. Na ogół były to jednak postaci z polskiego podwórka. Kuba, Jasiek, Dziad, Paliwoda czy Ryczywu. O czym śpiewał w Betlejem Minstrel? Śpiewamy pastorałki tradycyjne, na przykład Jezus Malusienki, opowiada ona o narodzinach Jezusa, który nie rodził się tak jak teraz dzieci w dobrym domu, gdzie mają ciepło, mają naprawdę dobre warunki, tylko urodził się w stajence, w biedzie, a jednak te narodziny są ważne i trzeba je obchodzić i pielęgnować, tak, bo jednak pomijając fakt, że urodził się w takich, a nie innych warunkach, to jest bardzo ważne wydarzenie dla nas, chrześcijan. Jasełkowe przedstawienia są opowieścią o narodzeniu Bożego Dzieciątka i powitaniu Go przez ludzi, a hołdy oddawano małemu Jezusowi w przeróżne sposoby, od choćby tak jak w XVI-wiecznych jasełkowych tekstach. Witaj nad wszelkie słodsza, słodyczy, rozkoszy. Prawda, że nad wyraz przepięknie?